Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji na temat Wikipedii. Seria nosi tytuł Jak Wikipedia zmienia świat? To, od czego zaczyna się przygoda z Wikipedią, od czego powinna się zacząć chyba przygoda z Wikipedią każdego, kto chce nie tylko czytać, ale chce może też coś od siebie dorzucić do Wikipedii, do tej naszej wspólnej wiedzy, do tego zbioru wspólnej wiedzy, to na pewno jest pięć filarów. I dlatego zaprosiłem dzisiaj do mikrofonu Natalię Szefran Kozakowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Która zajmuje się w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska społecznością, jest specjalistą do spraw społeczności. A to bardzo się wiąże z filarami, dlatego, że filary określają zasady, a zasady mają członkowie naszej społeczności przestrzegać. I też posługujemy się tymi zasadami, żeby coś um, przedyskutować. Tak, i wszystkie te zasady zostały też wytworzone przez samą społeczność. To jest tak, że Wikipedia ma już prawie 20 lat i tych różnych zasad, zaleceń i wskazań jest całkiem sporo. I wydawałoby się, że to jest znacznie więcej niż taki przeciętny człowiek może tak na wejście przed edytowaniem opanować. Ale ułatwienie polega na tym, że wszystkie te zasady i zalecenia, one są wyprowadzone z takich pięciu podstawowych zasad Wikipedii, które sobie społeczność wikipedystów, wikipedystek utworzyła na samym początku istnienia projektu, czyli z, taki, czyli z tak zwanych pięciu filarów, o których właśnie mówiłeś. I ja... Kiedy szkole nowych Wikipedystów, Wikipedystki, to zawsze ich uczę tego, żeby zapamiętali sobie te pięć filarów i potem, jeżeli nie będą wiedzieli albo nie, będą się zastanawiać, będą mieć jakieś wątpliwości związane z czymś, co się dzieje w Wikipedii, to będą mogli się cofnąć do tych pięciu filarów i prawdopodobnie, jeżeli dobrze załapią, o co w nich chodzi, to te pięć filarów im odpowie na większość pytań, które, do które do w związku z Wikipedią mogą mieć. Mhm. No, pierwsza z tych, pierwszy z tych filarów to to, że Wikipedia to encyklopedia. Tak, i on brzmi bardzo banalnie, ponieważ ludzie myślą sobie, no jasne, że to jest encyklopedia, no przecież to wszystko wiemy. No tak, tylko że to, że Wikipedia to jest encyklopedia, to znaczy, że Wikipedia nie jest bardzo wieloma innymi rzeczami. Jeśli jest encyklopedią, to znaczy, że nie jest miejscem pierwszym miejscem publikacji własnych odkryć i badań. W związku z czym, jeżeli na przykład tutaj ty, Borysie, odkryjesz jakąś ważną prawdę socjologiczną na temat podcastingu w toku jakichś swoich, nie wiem, prowadzonych na boku podcasterskich badań, to nie możesz biec do Wikipedii i jej tam wpisać, ponieważ to nie jest to medium. Ponieważ tym się encyklopedia nie zajmuje. Musisz nie służy najpierw, do publikacji. Tak, pierwszych pierwszej publikacji. Jeżeli natomiast nie wiem czy istnieje jakieś naukowe czasopismo o podcastingu albo chociaż nie naukowe, tam opublikujesz te swoje odkrycia, to potem Wikipedia może powołując się na to te odkrycia rzeczywiście u siebie. Musi mieć też źródło. Mhm. Tak. Drugą Wikipedia nie jest też panoramą firm ani serwisem promocyjnym i tutaj. Bardzo często ludzie się co do tego mylą i próbują wykorzystać Wikipedię jako miejsce publikacji informacji pozytywnych o sobie, swojej działalności. No bo, w bo skoro mam firmę, prawda, no to, to dlaczego nie ma być tej firmy w Wikipedii? Tak, i czasem ona może być, czasem nie może. To zależy od encyklopedyczności, o której też za chwilę bardzo króciutko powiemy. Natomiast ważne jest to, że podstawowym celem artykułu Wikipedii nie jest promocja czegokolwiek ani nie wiem, zawarcie danych teleadresowych, ponieważ znowu. Encyklopedia nie do, tego, nie do tego służy. To, że Wikipedia jest encyklopedią, oznacza też, że nie wszystko może się w niej znaleźć. Wikipedyści, wikipedystki wypracowali sobie takie pojęcie, które się nazywa encyklopedyczność. To oznacza to jest taka właściwość danego podmiotu, osoby, wydarzenia, które określa, czy to coś może być w encyklopedii. W tym wypadku w Wikipedii. I teraz encyklopedyczność jest pojęciem bardzo skomplikowanym, dlatego że co do niektórych rzeczy można taką encyklopedyczność określić i wikipedyści, wikipedystki opracowali jakieś twarde kryteria. Na przykład mamy kryteria dotyczące encyklopedyczności naukowców. Wiemy na przykład, że doktorzy habilitowani, i doktorki habilitowane są automatycznie encyklopedycznie, encyklopedyczne i tutaj już nic więcej nie trzeba. Natomiast... Czyli wszyscy zgodzili się na to, że każdy doktor habilitowany może mieć tak. doktorka habilitowana, może mieć hasło o sobie. Tak, ale do bardzo wielu takich nie wiem, podmiotów, elementów rzeczywistości, takiego pojęcia encyklopedyczności nie da się określić bardzo ściśle. Kiedy nie wiem, działacz, działaczka społeczna stają się encyklopedyczni? Które wydarzenia są encyklopedyczne, a które nie. Encyklopedyczność to jest ogromny, olbrzymi temat i wiem, że planujesz oni też audycję, więc nie będę bardzo głęboko w to wchodzić. Natomiast ważne jest to, że na pewno wskazówką encyklopedyczności jest to, że o tej osobie, podmiocie, firmie i tak dalej napisano już gdzieś wcześniej i istnieją wiarygodne zewnętrzne źródła informacji na ten temat. Jeżeli ich nie ma, jeżeli nie ma żadnych publikacji na ten temat. To przykro mi bardzo, ale encyklopedyczne to na pewno nie jest. Jeżeli są, to jest to już jakieś wskazanie do encyklopedyczności. Encyklopedyczność nie może być też tymczasowa, czyli to, co jest głośne teraz, ale możemy mieć poczucie, że za miesiąc nikt o tym nie będzie pamiętał, mhm. nie, jest, nie, jest nie jest encyklopedyczne. To, że, tak więc to jest ten temat encyklopedyczności. A w tym pierwszym filarze mieści się jeszcze nie tylko to, co może w Wikipedii znaleźć, ale też jak może być opisane. Dlatego, że encyklopedia to też bardzo konkretny język. To jest taki język, który już trochę słuchacze i słuchaczki znają z Wikipedii, czyli bardzo konkretny, rzeczowy, oschły, neutralny, skupiony na, na faktach, nieoceniający, bo taki też jest język, bo taki też jest język. Encyklopedii. To oznacza też, że ponieważ Wikipedia to encyklopedia, to oznacza, że wszystko, że jej, jej zadaniem nie jest wytwarzanie wiedzy, jej zadaniem jest gromadzenie wiedzy opisanej już w innych miejscach. I to nas prowadzi do takiej, takiego elementu Wikipedii, o którym już wspomniałeś i na punkcie którego Wikipediści mają absolutnego bzika, czyli źródeł i weryfikowalności. Mm -hmm. Bo jeżeli tworzymy encyklopedię, którą każdy może edytować. No to w jaki sposób my sobie zabezpieczymy to, żeby ona była wiarygodna? Za pomocą źródeł. To znaczy, że każda informacja, która trafi do Wikipedii, musi być poparta odnośnikiem do zewnętrznego źródła informacji. Najlepiej, jeżeli to jest przepis. Skąd ja wiem to, co tutaj dopisałam do, do Wikipedii? Z tego czasopisma, z tej książki, z tej monografii, z tej strony internetowej. Dzięki temu wszyscy czytelnicy i czytelniczki mogą sobie sprawdzić, czy ta informacja jest ok, ale też inni Wikipedyści, Wikipedystki. Mogą to sprawdzić. No i ta zasada, ten filar właśnie jest też jego efektem, jest sukces Wikipedii, bo właśnie dzięki temu dzięki temu, że jest zbiorem również źródeł i że powołuje się na źródła, no jest tak doceniana później, bo tak. można, to można prowadzić badania naukowe. Jak gdyby wchodząc w hasło, które nas interesuje, mamy zbiór od razu źródeł informacji, które zostały w nim zawarte i dzięki temu możemy rozpocząć dalszą eksplorację. Tak i to prowadzi czasami w niesamowite miejsca, bo jedną z moich ulubionych historii o Wikipedii jest historia takiego wtedy jeszcze nastolatka Jacka Andrejki, który któregoś dnia zasiadł do Wikipedii, żeby przeczytać hasło o pewnym określonym typie nowotworu, dlatego że był w żałobie. Przyjaciel jego rodziny zmarł na ten właśnie nowotwór, częściowo dlatego, że on został zbyt późno zdiagnozowany. I ten nastolatek usiadł przed Wikipedią, żeby przeczytać, jak to było możliwe, na czym ta choroba dokładnie polegała. No i przeczytał to hasło, jeden z drugi. Z hasła się dowiedział, że... Testy na wykrywanie tego nowotworu są bardzo zawodne, są drogie i późne i przychodzą za późno i ten nowotwór jest jakby wykrywany zbyt późno. Potem zjechał na dół hasła i tam znalazł te wszystkie zbiory linków, które na pewno nasi słuchacze i słuchaczki kojarzą z Wikipedii, no i klikając na te linki sięgnął do innych źródeł. I jakiś czas później ten nastolatek stał się de facto badaczem nowotworów, to znaczy opracował nowy sposób diagnozowania tego nowotworu, tańszy w i w założeniu skuteczniejszy niż ten poprzedni. I teraz, chociaż sama Wikipedia anglojęzyczna uczciwie przyznaje, że ten test nie spełnił pokładanych w nim nadziei, to jednak to, dokąd ta pogoń za źródłami zaprowadziła tego nastolatka, to de facto zmieniło jego mhm. życie. Więc te źródła mogą mieć też takie e, skutki. Uboczne, bardzo, by bardzo pomagając nam rozszerzać to, co wiemy, i od tego wstępnego, podstawowego źródła informacji, bo to też jest istotne. Jeżeli Wikipedia jest encyklopedią, to znaczy, że ona jest tym źródłem pierwszego kontaktu, z którego możemy się dowiedzieć tego, tej, tej podstawowej wiedzy, a potem sama Wikipedia zaprasza do przeczytania wszystkich informacji w tych źródłach. Dodane. Mogliśmy się spotkać z tym młodym człowiekiem podczas Wikimani w Londynie w 2014 roku. To tak, to już tak. ale to jest inny temat. Teraz przejdziemy do drugiego Wikimanii, filaru. czyli tak, czyli międzynarodowej konferencji wikipedystów. Mm -hmm. tak, tak. Drugi filar to neutralny punkt widzenia. Tak. I to jest bardzo ważny i bardzo trudny filar, dlatego że Wikipedia jest tworzona przez olbrzymią rzeszę ludzi. I oczywiście my wszyscy. Mamy jakieś poglądy i coś myślimy o różnych rzeczach, natomiast Wikipedia poglądów nie ma. Wikipedia to neutralny punkt widzenia, co oznacza, że ona w sposób rzeczowy, nieoceniający dostarcza wszystkich ważnych informacji zawartych w wartościowych źródłach, natomiast nie decyduje, nie ocenia i nie decyduje do tego stopnia, że znam edytora, który sobie postawił za zadanie usuwać z wszystkich haseł słowo wybitny. Dlatego, że on uważał, że to, że napiszemy, że na przykład Mozart był wybitny, to już jest oceniające, natomiast cała reszta hasła ma świadczyć o tym, że Mozart był wybitny i czytelnicy sami mogą sobie to odczytać. Wikipedia nie ma poglądów. I teraz, oczywiście, co się dzieje, jeżeli hasło jest, jeżeli na temat danego. Hasła danego obiektu nie ma takiej, są różne, ścierają się różne punkty widzenia i ścierają się różne opinie, i ścierają się źródła. To to też jest OK. Po prostu Wikipedia przytacza wszystkie te punkty widzenia, zaznaczając, skąd je przy, przytacza. Czyli Borys Kozielski uważa tak, Natalia szawan kazakowska w swoim artykule uważa tak, i już mamy tutaj, dwa, dwa punkty tak, widzenia. I one mhm. są. Jeżeli jest tak, że wikipedyści, wikipedystki zasiadają do hasła i nie mogą się zgodzić na temat neutralności, no to wtedy podejmują decyzję, dyskusję i tę neutralność w toku dyskusji wypracowują. I teraz efektem tego filaru jest to, że właśnie te hasła, na temat których wikipedyści się spierają, one są najlepiej opracowane, dlatego że w Wikipedii jedynym sposobem de facto wygrania sporu jest posłużenie się lepszymi źródłami niż oponent, oponentka, w związku z czym mhm. jeżeli mamy hasło, które jest kontrowersyjne, no to jedna osoba przyniesie źródła z prasy popularnej, ale druga osoba, której zależy, żeby jednak pokazać tę drugą stronę zagadnienia, przyniesie już prasę popularną naukową. No to tamtej osobie pozostaje tylko zrównoważyć to publikacją naukową, mhm. a tamtej monografią. I tym sposobem hasła najbardziej kontrowersyjne są lepiej opracowane, bo właśnie tym, co decyduje o tym, jak wiele danej przestrzeni, mhm. jakiś punkt widzenia można mieć w haśle, są źródła. I też o tym mówił profesor Dariusz Jemielniak w drugiej audycji naszej, że on sam, poprzez docieranie do różnych źródeł, do źródeł, które nie zgadzają się z jego poglądami, na przykład, to znaczy te źródła mówiły coś innego, on dzięki temu mógł zmienić zdanie. Tak. I to jest to jest proces bardzo trudny, prawda? W trakcie dyskusji, bardzo trudno się przyznać do tego, że, że no tak no masz rację, <grywa>, prawda? I też nie mamy takiego poczucia, że to jest takie trwałe, nawet jeśli zmienimy zdanie, powiemy, że ko przyznamy komuś rację. Natomiast w toku pracy nad Wikipedią i nad hasłem, w toku takiej dyskusji, o jakiej mówiłaś właśnie, że ścieranie się różnych poglądów, przedstawianie różnych źródeł, to ta zmiana. W nas może nastąpić bardzo trwale i bardzo na, na długo i tak y, solidnie. Tak, Wikipedia niewiarygodnie otwiera nas pod tym względem i nasze głowy, dlatego że ja mam poczucie, że w bardzo wielu miejscach, gdzie w internecie, gdzie dokonuje się dyskusja, to celem każdej ze stron jest udowodnienie swojej racji i z takim założeniem przychodzą. Natomiast w Wikipedii naszym celem jest wzbogacenie ludzkiej wiedzy. I w tym procesie my sami rzeczywiście. Przekonujemy się, że wiedza jest czymś skomplikowanym, bo istnieją różne źródła, różne opinie i, i my możemy też się zmieniać. Co więcej, ogromną wartością Wikipedii jest to, i tu oczywiście widać moje skrzywienie, jako specjalistki do spraw wspierania społeczności, że ja zawsze tej społeczności trochę skręcę, ale to jest tak, że Wikipedia jest wytwarzana przez społeczność niewiarygodnie zróżnicowaną, która ma bardzo różne poglądy. Ale to. Proces wytwarzania Wikipedii nas uczy czegoś, co jest w dzisiejszym świecie bardzo rzadkie: że możemy zasiąść nad jednym zadaniem z ludźmi, z którymi różni nas światopoglądowo bardzo dużo i możemy zgodnie współpracować na rzecz wspólnego celu, szanując się nawzajem. I ten filar Wikipedii też nam to, też nam to pozwala, że być może w innych przestrzeniach Wikipedii, internetu okropnie byśmy się pokłócili, to tu w Wikipedii potrafimy współpracować i wypracować razem neutralne hasło. Mhm, troszeczkę też dzięki temu. Opadają emocje. Tak. Bo y, można po prostu, y, jak gdyby samemu pisząc hasło czy konstruując je pozbyć się tych właśnie starać się być neutralnym nie zawsze to może na 100% wychodzi inni nas poprawią ale myśleć o tym w dobrej wierze właśnie także to, to też jest bardzo istotny filar który powoduje no te filary wszystkie powodują właśnie to że Wikipedia jest tak popularna i tak fantastycznym tak. zbiorem wiedzy i uczy nas też sposobu w jaki odbieramy informacje dlatego że Wikipedystów wikipedystki rozpoznają się po tym, i to na pewno by się sam przyzna, że jak oni potem czytają coś gdziekolwiek, to oni zadają takie pytania, których ludzie sobie często nie zadają. Skąd to wiadomo? Kto tak powiedział? Według kogo? A te dane to, to skąd? I jeżeli Wikipedysta czy Wikipedystka przeczyta gdzieś zdanie powszechnie wiadomo, że, to, to jest bardzo alarmujące dla Wikipedystów zdanie, bo oni od razu chcą wiedzieć, ale co to, co, znaczy? Co to znaczy, ale skąd? No tak, a takiej nowomowy jest sporo teraz w internecie, bo każdy osiągnął jak gdyby dostęp do czegoś, co wcześniej było niemożliwe, czyli po prostu do, do publiczności, tak? Do, do, może łatwo coś opublikować. Wystarczy na blogu jakiś wpis, który zyska popularność. Niekoniecznie musi być merytorycznie ciekawe, tylko może być kontrowersyjne i to, i to wystarczy, żeby popularność zdobył. Dobrze, ale idziemy do trzeciego filaru. Jasne. Tak skaczemy po tych filarach. One nie są tak bardzo oddalone, więc takie kroki wykonujemy tak, chyba. Bo one są takim pięknym kompletem, który się wzajemnie uzupełnia. Wikipedia to wolny zbiór wiedzy. Tak. To oznacza, to oznacza, że wszystko, co znajduje się w Wikipedii, czyli mówimy o tekście, mówimy też o ilustracjach, które znajdują się w takim zbiorze multimediów w Wikipedii, który się nazywa Wikimedia Commons, wszystko jest objęte tak zwanymi wolnymi licencjami, które, bardzo krótko mówiąc, pozwalają na to, żeby wszystko z tej Wikipedii można było dalej rozpowszechniać, modyfikować, udostępniać pod warunkiem zachowania tej samej licencji. I teraz ten filar ma dwa skutki. Jednym jest taki skutek dotyczący tego, co z zasobami Wikipedii możemy zrobić. Ponieważ yy, rolą Wikipedii nie jest to, żeby się tak samodzielnie bogacić w tą wiedzę i tak, nie wiem, tak się paść jak taki smok na górze ze złotem, tylko żeby ta wiedza krążyła dalej. No to oczywiście Wikipedia mówi, my tu mamy te wszystkie hasła. Nie wiem, w polskiej wersji językowej, milion trzysta tysięcy haseł, ale nam wcale nie chodzi o to, żeby one koniecznie z nami zostały. Jeżeli potrzebujecie ich do swoich podręczników, jeżeli potrzebujecie ich na swojej strony internetowej, super, bierzcie, modyfikujcie, przerabiajcie, puszczajcie to dalej, ale pamiętajcie o tym, żeby podać, kto jest autorem, autorką tego zdjęcia, tego tekstu i tak dalej, oraz żeby też tego tekstu już nie zamykać, tylko żeby pozwalać znowu na modyfikację, rozpowszechnianie i tak dalej. A drugą, drugim skutkiem tego filaru jest to, że wikipedyści wikipedystki w sposób po prostu bardzo wyjątkowy dla internetu troszczą się o poszanowanie praw autorskich. Dlatego, że jeżeli my już coś przyjmujemy do Wikipedii, a potem ustalamy jego tego taki status prawno To znaczy, że nam zależy, żeby wszystkie rzeczy, które do nas trafiają, były rzeczywiście od strony prawno-autorskiej ok. Czyli nie plagiatujemy, nie kopiujemy cudzych, cudzych tekstów, cudzych zdjęć i tak dalej. Tylko jeżeli zamieszczamy coś w Wikipedii, no to dbamy o to, żeby mieć, żeby mieć do tego prawa autorskie lub żeby to były rzeczy, które są w domenie publicznej, ogólnie kompatybilne z tymi licencjami. No, licencje to też jest oddzielny ogromny. temat, ogromny. Nie wiem, czy będziemy go poruszać, bo to jest troszeczkę obok Wikipedii. W każdym razie, wolny zbiór wiedzy oznacza również to, że nie tylko, że jest dostępny za darmo i że jest wolny dostęp, bo to często się myli. Tylko, że wolny w tym sensie, że można go wziąć i można go właśnie wykorzystać tak. też do, do celów nawet komercyjnych, czyli można wydrukować sobie po prostu Wikipedię i sprzedawać. Tak, tylko należy pamiętać o tym, żeby dołączyć tam olbrzymi tom, w której będą wszyscy autorzy i autorki Wikipedii. Zresztą był taki projekt wydrukowania anglojęzycznej Wikipedii. I to był taki projekt artystyczny, i tam artysta wydrukował anglojęzyczną Wikipedię. Tylko, że oczywiście to nie była jedna książka, tylko to było pomieszczenie, gdzie te tomy stały na półkach. A kilkanaście tomów bodajże to były właśnie tomy zawierające sam spis autorów i autorek, żeby właśnie zachować tę licencję. Można wyszukać sobie w internecie takie zdjęcia, bo to ciekawe. To ma swoje bardzo. hasło w Wikipedii. Nawet. <grym> tak. To w notatkach do audycji będzie podane w takim razie. Zapisuję, żebyś nie zapomniała notatki w takim razie. <grym> bardzo dziękuję. Czwarty filar to przestrzeganie netykiety. Już tak. mówiłaś, że to jest twój ulubiony. To jest mój ulubiony, ja o nim mogę długo i ja wolę jego tak, takie tłumaczenie z języka angielskiego, bo ja, mam, bo ja mam takie poczucie, że chyba w dzisiejszym internecie już się tak sformułowania, etykieta tak niezbyt często używa, więc ja wolę ten wprost z języka angielskiego, czyli Wikipedia to traktowanie innych z szacunkiem i uprzejmością. I teraz to jest bardzo ważny filar, i ja myślę, że to jest niewiarygodne, że kiedy społeczność ustalała te filary, to ona powiedziała, Tutaj mamy trzy filary, które odpowiadają za jakość wiedzy, ale równie ważne jak jakość tej wiedzy jest to, jak my się traktujemy nawzajem w procesie wytwarzania tej wiedzy i jak z sobą komunikujemy, dlatego że nie ma jednego bez drugiego. To znaczy, nie możemy mieć wrogiej sobie społeczności, w której wszyscy są dla siebie nieuprzejmi i ona będzie wytwarzać wysokojakościową wiedzę. To się nie uda. Jedno bez drugiego nie istnieje. I to jest o tyle, dla mnie jest to o tyle niesamowite, że ten filar został wytworzony, pamiętajmy o tym, 20 lat temu, kiedy takie myślenie o hejcie w internecie to było jeszcze... To nie było jeszcze tak mocno zakorzenione i to nie było jeszcze tak bardzo rozpoznawalne, a Wikipedia już wtedy powiedziała: Jeżeli chcemy coś wspólnie zrobić, to musimy się traktować z szacunkiem i uprzejmością. I co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że Wikipedia jest jedyną znaną mi stroną internetową i cały czas czekam, aż ktoś mi podsunie inną. To jest nieegzekwowany obowiązek zakładania dobrej woli drugiej strony, to znaczy za każdym razem, kiedy zasiadamy razem do współtworzenia Wikipedii. Zakładamy, że osoby, które są wokół nas, też przyszły tutaj tak samo jak my, żeby zrobić coś dobrego dla tej encyklopedii. Chyba, że mamy wprost dowód na to, że, że tak nie jest, bo na przykład widzimy, że w hasłach wpisują wulgaryzmy, no to wtedy oczywiście nie ma co mhm. zakładać dobrej woli. No a jak to się egzekwuje? To się egzekwuje w ten sposób, że jeżeli Wikipedyści się spierają i w toku tego, na przykład o kształt hasła albo o źródła. I w toku tej dyskusji jedno z nich napisze: Kłamiesz, no to to jest bardzo niedobrze, bo wtedy może przejść inny wikipedysta, wikipedyska i powiedzieć: Słuchaj, ale zakładasz złą wolę, bo to, co by należało napisać, to mylisz się chociażby, bo my nie wiemy, czy ta osoba ze złej intencji tutaj kłamie na temat źródeł, czy na przykład coś pomyliła, czy coś takiego. Nie możemy tak i można mieć na to zwróconą uwagę, jeżeli ktoś notorycznie <słuch> zakłada złą wolę, przez co, w, przez co w projekcie tworzy się wroga atmosfera. A pamiętajmy, że w atmosferze, nie wiem, stresu, wrogości i napięcia nie można dobrze współpracować, więc to jest super ważne, żeby tych napięć w Wikipedii nie było. No to jeżeli ktoś powoduje takie skutki dla projektu, no to może nawet zostać z niego wykluczony. Albo jeżeli komuś puszczą nerwy, bo wikipedyści to są ludzie, którym bardzo mocno zależy. A ludzie, którym bardzo mocno zależy, to są ludzie, którzy czasami rzeczywiście też dają się ponieść emocją i na tym i konie emocji ich czasami poniesie tam, gdzie nie do końca by chcieli pogalopować. No to może być tak, że na przykład zostanie zablokowany na dwie, trzy godziny, żeby te emocje opadły. I to jest jedna rzecz. I to jest to, to, jest to założenie dobrej woli. Druga rzecz jest też taka, żeby właśnie w toku sporu komunikować się w sposób uprzejmy Oceniać działania innej osoby, a nie tę osobę. Ale jeszcze fascynujące jest to, że w Wikipedii istnieje to nie jest zasada, to nie jest zalecenie, natomiast istnieje taka strona w Wikipedii, która zachęca nas do tego, żeby wybaczać i zapominać. I jakby jedną z takich rzeczy, których się uczymy, to to, że jeżeli ja się pokłóciłam z kimś. W 2012 o jakieś hasło, to w 2020 absolutnie wbrew duchowi Wikipedii będzie to, żebym ja tej osobie to wypominała, ponieważ mam założyć dobrą wolę tej osoby i tego, że niezależnie co się wtedy stało, wybaczam, zapominam, jedziemy dalej i, i pracujemy. Myślę, że to jest super. Jest jeszcze taka zasada w Wikipedii, która mówi: nie przeszkadzaj w pracy Wikipedii tylko po to, żeby coś udowodnić. Co oznacza, że w Wikipedii nie ma miejsca na trolling, który dokładnie tym jest. Przeszkadzaniem, jakby robienie różnych rzeczy tylko po to, żeby coś udowodnić. Jakąś swoją rację. To w Wikipedii też tego robić nie można. I te standardy komunikacji w Wikipedii one są niewiarygodnie wysokie. I oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy idealami i zawsze nam się udaje. Czasami wszyscy jesteśmy nie najlepszymi sobą i się zirytujemy albo coś zrobimy, ale zawsze to jest ten punkt odwołania i zawsze do niego wracamy, i zawsze też inni edytorzy i edytorki nas do tego punktu przywracają. Mamy w Wikipedii instytucje mediatorów i mediatorek. Do których możemy się zwrócić, jeżeli się nie potrafimy z kimś porozumieć w tym duchu. Mamy swój sąd koleżeński nazwany Komitetem Arbitrażowym, gdzie, jeżeli naprawdę już nie możemy jakiegoś rozwiązać, to możemy się udać. W każdym razie mamy bardzo wiele takich narzędzi, ale podstawową wartością jest to, że naprawdę, kiedy wchodzimy do Wikipedii, to naszym zadaniem jest bycie uprzejmym dla innych. Prostu. I możemy się na to powoływać, bo to, tak, jest, jak najbardziej. to jest filar właśnie w Wikipedii. Także to, to jest nie bez znaczenia, żeby e, też umieć e, no, argumentować przy pomocy tych tak. filarów, właśnie. I to jest tak, że jeżeli ktoś jest dla nas w Wikipedii niemiły, no to to on, to, to on błądzi, a nie my. E, przy czym oczywiście to jest tak, że my wszyscy też jesteśmy zobowiązani dbać o jakość tej Wikipedii. I w związku z tym jest nieuniknione, że ktoś komuś czasami zwróci uwagę na to, że w jego haśle jest coś nie tak. Mi całkiem niedawno zwrócono uwagę na to, że niechlujnie skategoryzowałam hasło. I ja się zgadzam, zrobiłam to rzeczywiście niechlujnie i muszę się musiałam to poprawić. Natomiast ważne jest nie to, żeby nikomu nie zwracać na nic uwagi, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i też się mylimy, ale ważne jest to, w, jakim, w jaki sposób to, to robimy. Właśnie w tej duchu życzliwości. Można powiedzieć, że tak, róbmy to tak, jakbyśmy chcieli, żeby. Tak, żeby w stosunku do nas. Myślę, Robin. że tak. No, a oprócz tego to, co powiedziałaś, wybaczaj i zapominaj. Tak, i jeszcze jest pochwal, zanim skrytykujesz. Jeszcze jest takie w, w te zasady komunikacji hmm. Wikipedii wpisane, czyli tak właśnie najpierw załóżmy dobrą wolę, to, że ktoś coś zrobił, a dopiero potem piszmy, że robi nie tak i, Jedna z wikipedystek mi powiedziała, że przez tę Wikipedię czasami ludzie na nią patrzą bardzo dziwnie, bo w takich gorących sporach, gdzieś w, jakiejś w internecie, albo gdzieś w jakichś grupach, albo w innych kontekstach, gdzie ona się pojawia, to ona przychodzi jako taka światła mediatorka, ponieważ ona ma te już wikipediowe mechanizmy komunikacji, mhm. więc. Więc ona przychodzi w takim duchu pokoju i dobrej woli, i ona nie musi o tym myśleć, żeby tak robić. Po prostu tak ją Wikipedia nauczyła współpracować. Więc myślę też, że Wikipedia jest znakomitą kuźnią właśnie umiejętności współpracy zespołowej. I ostatni filar, piąty, brak sztywnych reguł. Czyli coś, co podważa całą resztę właściwie, ale jest bardzo istotnym elementem właśnie tych filarów. Tak, dlatego, że Wikipedia jest projektem takim pomyślanym na to, że ma być z nami, dopóki istnieje wiedza i ma się razem z tą wiedzą rozwijać. Więc oczywiście wikipedyści, wikipedystki wytworzyli sobie mnóstwo zasad, zaleceń i tak dalej. Natomiast żadne z nich nie może być wykute w kamieniu, bo może się okazać, że świat się zmieni, sposób wytwarzania, konsumowania czy istnienia wiedzy się zmieni i Wikipedia nie może zostać ze swoimi zasadami w 2005 kiedy będzie 2080, mam nadzieję, że wtedy absolutnie będzie istnieć Wikipedia. Y, społeczność musi mieć możliwość przedyskutowania tych zasad, omówienia ich, uzupełnienia. Y, i renegocjacji na nowo, może się też okazać, że te wspaniałe zasady, które społeczność wymyśliła, one nie przewidują jakiejś sytuacji, która zajdzie w projekcie. I wtedy nie może być tak, że na tej naszej misji uzupełniania wiedzy jakaś zasada po prostu nas zablokuje, bo nie będzie można ruszyć dalej. Więc za każdym razem społeczność musi mieć możliwość to są zasady wytworzone przez społeczność, więc społeczność może je, może je zmieniać. Przy czym, oczywiście, to nie jest zezwolenie na to, żeby te wszystkie reguły łamać jak leci. Tak? To musi mieć sens z punktu widzenia, z punktu widzenia projektu. Misji. A najlepiej mhm. tak. I być przedyskutowane Spokojnie. też z innymi. I to, jeszcze, co ta zasada nam mówi, to to, żebyśmy w momencie, w którym zasiadamy przed komputerami, żeby współtworzyć Wikipedię, żebyśmy się od razu czuli. Dobrze jako edytorzy, bo to jest projekt, który został od strony technicznej i od strony zasad i od wszystkiego innego pomyślany jako coś, co jest wytwarzane we współpracy i do czego każdy może się przyłączyć. W związku z tym, nieważne ile jest tych zasad, jeżeli my z dobrą wolą e, zasiadamy do tworzenia Wikipedii, to śmiało edytujmy i róbmy to, bo jeżeli popełnimy błąd, to nie ma problemu, ktoś przyjdzie i to poprawi. Yy, Wikipedia jest tak zbudowana, że błędy i pomyłki da się naprawić jednym, jednym prostym kliknięciem, nawet jeżeli ich zrobienie zajęło znacznie więcej czasu. Yy, nic nie może być trwale usu usunięte, co zostało nawet, zapisane w Wikipedii. Nawet ten błąd nie zostanie trwale usunięty. Jeżeli został zapisany, to nie zostanie trwale usunięty. <noise> więc yy, ta, ta zasada też nas zaprasza do tego, żeby ze śmiałością yy, Przyłączacie tego projektu. Który jest fantastyczny, i dzięki tak. tym filarom, o których opowiedzieliśmy, e, kwitnie, myślę. Tak, tak. I przyciąga kolejnych Wikipedystów. Już i... 20 lat, to jest mm -hmm. dużo czasu. Moim gościem była Natalia szafranko koska Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem: Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!